Kochani moi, pierwszy mecz po zmianach. Ja tylko wam powiem, jakie zmiany nastąpiły. Zmiany nastąpiły następujące. Słuchajcie, już wam mówię, tylko trzeba tutaj wpisać, gdzie one są. A mianowicie 2.1.8. Aktualizacja dodaje ogólnie taki nowe DLC, będzie nowy dodatek, to będzie Alterac Valley. Natomiast mnie to nie obchodzi, bo ja nie gram aktualnie nic poza ustawką. I w ustawce nastąpiły takie zmiany. Aż się widzicie, zagotowałem. Po co to... nie wiem. Nie wiem, po co to dodali. Mianowicie, dodali coś takiego, że każdy bohater będzie miał, aby zbalansować siły pomiędzy Hero Powerem i tym, że jeden bohater jest zajebisty na wczesnym stanie, wczesnym etapie gry, a drugi jest słaby pod koniec, bo już nie ma nic skalowania, nie ma buffowania, nie ma takich rzeczy, to dodali, że niektóre postacie będą miały bonusowy pancerz. Tak samo jak był pancerz w normalnej rozgrywkach, tak samo tutaj, taki armor. To jest po prostu trochę więcej HP, o, w ten sposób. Tylko że ja się zastanawiam, po co to jest i to będzie jeszcze tysiące razy zmieniane, a dlaczego nie wywalić, na przykład są takich bohaterów, zobaczcie, jest na przykład ten, tym nikt nie gra w ogóle, jak dostajesz to za karę, albo bohaterowie, którzy na dłuższą metę później nic nie mają w Hero Powerze, nie? Więc to są bohaterowie, którzy później pod koniec gry często obrywają. No i oni wymyślili, że dzięki temu oni dostaną więcej pancerza. No nie wiem, moim zdaniem głupota, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nowy bohater jest i nowy bohater ma, nazywa się Tamsin Roame i ma taką właściwość, taką umiejętność, że na początku walki niszczymy stronnika z najwyższym zdrowiem, który jest po naszej stronie i jego zdrowie jest wszystkim rozprowadzane wśród naszych stronników wszystkich. I teraz nie wiem, czy on jest zniszczony na zawsze, czy tylko tak jakby w tej walce, ale potem już jak przechodzimy w tryb karczmy, to ja go nadal mam, czy on po prostu jest jakby zjedzony i już go nie odzyskam. No bo to można fajnie kombinować, bo można zrobić mocarzy, którzy mają ogólnie wszyscy dużo HP i ten, który będzie miał najmniej, ten niszczony, wcale nie musi mieć jednego punktu, czy dwóch punktów zdrowia. On, jeżeli macie stronników, którzy mają po 50 HP, no to on może mieć 30, tak? 40. I wszyscy dostaną takiego buffa, więc ciekawe to będzie. Tylko na walkę, po walce dalej jest. Okej, dobra, spoko, Zaks. No i co? Okej, no to zobaczymy też, jak będzie wyglądało, bo mówią, że tylko w tym czasie. Dodatkowo jeszcze modyfikacje niektórych bohaterów tutaj w ustawce doszły. Czyli mamy także statystyki szpony, premia do kopyta i tak dalej. Tutaj są także nerfy. Czyli mamy mecha czołg na przykład, został zmieniony z 6-3 na 5-3 i zadaje 5 obrażeń, a nie 6. Na przykład ten już buffuje tylko 1-1, a nie 2-1. Pirat będzie mocniejszy, bo będzie miał 3-1. Tutaj jest w inny sposób zbalansowane, czyli tutaj nie ma 2-6, a 3-5, czyli dodano 1 punkt obrażeń, a odjęto 1 punkt zdrowia. Co mi się bardziej podoba osobiście. Siłaczka z południowych mórz. I tutaj jest błąd prawdopodobnie w tłumaczeniu, bo zobaczcie. Starsza wersja, niby okrzyk bojowy, daj przyjaznemu piratowi +1/+1. Nie było takiego okrzyku bojowego. A tu jest nowa wersja. Okrzyk bojowy, daj przyjaznemu piratowi, powtórz za każdego pirata kupionego w tej turze. Tu jest chyba na odwrót to dane, czyli tu jest opisane, że nowa wersja, a to powinno być na odwrót, że to jest stara wersja, a to jest nowa wersja. Zaraz zobaczymy w grze. Kapitan Warkliwiec. Stara wersja 4.5, nowa wersja 4.6. No i tony dwukieł. Tutaj mamy też zmianę. No i ogólnie kilka takich kart zostało pozmienianych. No i tyle w ustawce. Czyli największą zmianą i takim, można powiedzieć, pseudobalansem jest ten system pancerzy. Za chwilę, który zobaczycie. Bo ja sobie tutaj rozegram meczek. I zaraz zobaczycie to w praktyce. Jak będę wybierał jedną z postaci, to zobaczycie, że on, a w ogóle deck tracker wam włączę, że ona od razu będzie miała jakieś bonusowe do wyboru pancerze, to znaczy ten pancerz już jest z góry przydzielony, tak? No i zobaczcie, widzicie? Tego typu. 8, 6, 4, 5, tak? Tutaj, że jest najwięcej, tutaj ten, no ale co, no to myślicie, o czekaj, co to jest? O! I to jest nowy bohater! Bierzemy! O, nowy bohater.
Dobra, bierzemy nowego bohatera, czyli mamy tą babeczkę i będziemy jechać równo. Dawaj nową. Dobra, więc będzie zjadany z najmniejszą ilością, tylko że to zawsze jest, czy ja decyduję, kiedy to chcę użyć, bo ja nie zawsze bym chciał tego używać, prawda? W przypadku, gdy będę miał ich mało, no to nie chcę, żeby był zjadany. Chyba mogę używać, ja decyduję o tym. Czy to jest fik? No zobaczymy, czy ona jest fik. Mhm. Nagrywam na archiwum, dlatego też tak tłumaczyłem te zmiany, żeby ludzie też dowiedzieli się na archiwum, co zostało zmienione. I witam. Dobra. To jaką tym razem obierzesz strategię? Okej, okay. Można by było wziąć Pawełka. O kurde. Tutaj jest to ciekawe. Cieszę się, że jesteście. Nawet wziąłbym tego Pawełka. Weźmiemy, słuchajcie, Pawełek znowu atakuje. Dedeku, dziękuję ci za subskrypcję. DEDEKU02 jest szefem od 6 miesięcy. Siemano. Witam gorąco. Przywitajcie serdecznie Bąko Salut na czacie, albo Bąkol patrzy. Dziękuję osobom, które aktywnie tutaj spamują emotkami w przywitaniu kolejnego suba. Co prawda nie nowy, bo to już pół roku, prawda? To już 6 miesięcy. Czekajcie, enkodowanie przeciążone. Coś się dzieje. Poczekajcie, coś się dzieje. Coś... A, bo ja... O kurwa, ja mam w tle... Ja Battlefielda miałem w tle odpalonego. A ja mówię, co tam się obciążył procesor? Ja nie... Dobra, nieważne. A, tak bywa. Tak bywa. Daj jego zdrowie wszystkim twoim stronnikom. Dobra, robimy... Robimy level i tak się zastanawiam, czy nie scholdować sobie na tego szachraja, bo mógłbym w następnej turze, ja go scholduję, bo mogę w następnej turze tego gościa wziąć, sprzedać, następnie tego i zbufować. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Okej, okay. Tu będzie remis. Stary w formie, jak w formie, co szan? No ale co tam, co takiego było? No przypadeczek, no to źle żem to zrobił. Dobrze. To co teraz? Mogę wziąć, bo tak, mogę tego wziąć, sprzedać. Dobra, zobaczymy w praktyce, jak to działa, tak? I weźmiemy sobie tego, czyli wezmę tak. Dobrze będzie zobaczyć wszystkich w akcji. I teraz stronnikowi tutaj damy. W sumie mogę dać temu i on zostanie zjedzony i też będzie miał 2. Jak to zadziała? Bo on wtedy tak jakby zdubluje to, nie? No to dobra, to zróbmy tak i zróbmy tak. Nie wiem w jakiej kolejności to zadziała, patrz. Nie, patrz. Ja chcę tylko coś sprawdzić. Ja wiem, że te banany, ale poczekajcie chwileczkę. O! O, i jeszcze zadziała ten demon automatycznie. Ale oni na stałe dostają, czy tylko na tą walkę? Nie, on tylko na tą walkę dostaje. A widzisz, to warto by było, żeby ten miał najmniej, bo on wtedy... A, widzisz, patrz, widzisz i widzisz. A, proszę, kurde. No super kombo ze smokiem, ale nie ma smoków w tej rozgrywce. Nie ma smoków w tej rozgrywce, my friends. Dobra. Zagrajmy coś takiego. I zagrajmy to. Nie wiem, czy chcemy Pawełka. Ale zagrajmy tak. Okej. No, może być ciekawie, powiem szczerze, z tą postacią. Dużo możliwości. To bombę możesz sam zdetonować.
Nie, ja nie mogę sam zdetonować bomby. Ale trzymam kciuki za... Co, Shibus? Co tam, łapka w górę poszła? Siemaneczko. O! Dobra. Ach, szkoda. No i pięknie. Bum. Elegancko. O! Proszę bardzo. Z demonem z Diablo. W ogóle Diablo zostaje na dłużej, bo zostało to też ogłoszone, że Diablo zostaje na dłużej. Dodatkowo, musimy to też jakoś logicznie tutaj porozkminiać. Mianowicie bomba bombą. Tu już widzę mechy poszły, to zowiemy Hero Power. Z kim walczymy? Oj, z tą złodziejką. To musimy jej dowalić mocno. To weźmiemy to. I nie wiem na kogo, bo moglibyśmy tego też dać. No tu są dwójki. Nie, bo niekoniecznie ja tego Pawła będę grał, bo ja nie wiem, co ja będę grał za chwilę, nie? Za chwilę się to pozmieni. To zostawmy sobie tego banana. To zostawmy go. Deck jest zbugowany, bo nie można sprawdzać umiejętności. Ty, a może jest jeszcze niezaktualizowany? Nie wiem. Ale oprócz tego w Deck Trackerze pokazują inne rzeczy? Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Witam cię Jochu. Witam cię Jochu. Poczekaj. Aha, no to nie moja wina. Witam cię, co to za 4 przygotowania? A, znaczy 3 przywitania, ta, takie były. Co on będzie brał? Witam cię Jochu. Witaj ponownie, jak ci się wiedzie? Świnie! Tu robimy roll. Oj! No dobra. Kusi. Kolejny zadowolony. Mecha czołga weźmiemy chyba, co? No bo tutaj losowe demony to też by było spoko. Mecha czołg, jak widzicie, jest troszeczkę znerfiony. A bo dobra, weźmiemy go. Moje wizje zawsze się sprawdzają. Pawły, dobra, mamy to. Świetnie sobie radzisz. Zobaczmy. Bombę rozwali, tak? A, szkoda. Szkoda akurat, że bombę, ale dobra. Aj, no musiał! Akurat w tego musiał zaatakować. No come on! To się nie godzi tak. Dobra, mam nadzieję, że jako ostatni on zostanie. O nie, on akurat ma 10. To patrzcie. Jak zwykle się na Pawełka weźmie, to... No nie no, słuchajcie, Pawełek, to wszystko na niego zwalimy. Wszystko jest przez Pawełka. Zobaczcie. Wszystko jest przez niego, tak? Zobaczcie. Tak, tak, tak. To idzie out. Idzie ten. Demon ten ma mało. Dobra, to robimy tak. O! I to jest... O! 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 O, to o tak, to tak, to dobrze, dobrze. O. Wybrałbym dokładnie tak samo. Dobra. I on będzie miał jeden, tylko że on zginie od razu, tak? Aha, no to jakbyśmy mu dali Hero Power. Kurde, to ciężka sprawa jest z nim, bo on od razu zginie.
Chociaż niepowiedziane. Jak dam mu to, to zobaczymy, co się dzieje z Hero Powerem. Zobaczymy, co się wydarzy. Damy bombę jako pierwszą. To nie dawaj Hero Powera po prostu. Uspokój się! Uspokój się! Nie mądruj się tam, Polasios. Nie mądruj się. Uwaga! Oj, ciul. Dobra, dostaliśmy demonka, już jest value. Już jest value spełnione, tak o. Super. Pokaż Hero Powera. Niszczy na początku walki jednego stonika i te HP zniszczonego stonika rozdziela wszystkim. Znaczy nie rozdziela, tylko jakby tyle, ile miał HP, każdy stronnik dostaje. Ale to działa tylko na tą rundę, wiesz? To nie działa na stałe. O! Dobra. Dobra, weźmiemy już tą bombę, wywalimy. Teraz będziemy sobie buffować, tak? Teraz będziemy sobie buffować. Buffujemy sobie tego ziomka, bo on musi być. Ogólnie to byłoby dobrze tego zostawić, bo on jednak daje value, ale tego byśmy musieli zjeść, więc tego po prostu sobie zjemy. Mamy kolejnego demona. Kolejny zadowolony. No i co? No i co? Znowu zginie ten. W sumie to by było lepiej wziąć zamiast tego to, bo dzban przynajmniej jednemu da buffa. O! O! Proszę bardzo! To możemy śmiało zrobić tak. O, proszę. Witam, witam Jaro. Świetnie sobie radzisz. Mocarze się już tutaj robią, coraz większe. No, jest demonik, super. A jeszcze jakby się przyfarciło i tych wszystkich by rozwalić, zanim ten ostatni padnie. Ale to by było. Ale to by było. Oj. Oj, zrozwaliliśmy. Mamy kryształ. Super. I jeszcze ten ostatni. Jezu, drugi demon. No, to super. Dobra, to mamy value. Okej. Jeszcze dwa losowe demony zrobimy. Super, super. Dobra. To robimy to. Uwaga, przygotujcie się. Robimy level zaraz. Moglibyśmy zrobić level, bo nie zginiemy na pewno w tej turze. I mało tego, my odzyskamy. O, byczki, byczki, byczki. Dobrze, dobrze. To dobra, to teraz tak. To sobie bierzemy. Zagrajmy tego. Zagrajmy tego. Bo, znaczy, ja wiem, ja będę zjadał cały czas tego samego, bo ja nie będę polował na trójkę. I jeszcze strzelacz by się przydał, ale strzelacz to nie wiem, czy faktycznie byłby tutaj dobrym rozwiązaniem. Wybrałbym dokładnie tak. Strzelacz? Strzelacz za mało ma, bo jest chochlik. On i tak zginie. Strzelacz. Zresztą strzelacz zginie, bo ma 5 HP. Nie, to ten zginie. Chochlik pierwszy. Dobra, zagrajmy sobie. W ogóle zniszczmy tego chłopa, tak? Totalnie. Mieszanka, tutaj mechy. No dobra, zagrajmy tak. Zagrajmy jak uważacie. Tylko, że nie. O dobra, może być Hero Power. Może być Hero Power. Tutaj. Dobra, niech tak jest, jak jest. Zobaczmy.
A, on ma, patrzcie co. Chłop złota rączka, a gra takie świnki zagrał. Co chłop zagrał w ogóle? Naj, niedoczekanie. No dobra. Oj, tutaj ten strzelacz na tego demona będzie paskudny dla nas. O, super. I on myśli, że już wygrał, a tutaj demon. Proszę, dobre. O nie. Na tego? Najgorzej, proszę. Okej, okay. coś słabego. Dobra, win. Odpadasz, chłopie. Odpadasz, out. Auf Wiedersehen. Potężne value. Potężne value, moi drodzy, było. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Wybrałbym dokładnie tak samo. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Dobra, strzelacza będzie trzeba wywalić chyba, wiecie? Strzelacz out. Strzelacz out, dajmy tego. Nie wiem, czy będziemy grali z tym bydlakiem. Ten by się przydało. Nie wiem zresztą, co ja chcę tu zagrać. To jest skomplikowana sprawa, moi drodzy. Oj, oj, oj. Dobra, rozwiązał nam się mały problem. Od razu nam się problem rozwiązał. Czargla, dożynkarz. Dobra, krwawy klejnot na wszystkich. Okej, okay. On ma 6 HP. Demony, co? 4. 4 po wszystkich. Ten by był spoko. Dobra, zagrajmy tak. On będzie niepotrzebny później już, nie? Out z nim. Dobra. Co ty piszesz, Alu? Co ty to, bana chcesz? Jakie takie głupoty pisać? Jest to oszalał? Brzydkie słowa. Ja takiego słowa nawet... ja nie pamiętam, kiedy takiego słowa użyłem. Brzydkie, bardzo brzydkie. Nie wolno. Oby tak dalej. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Mechy. Jeśli wynajmiesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. Świetne zagranie. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. Zostawimy go na następną turę. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Chyba będzie trzeba tą prorokinię wywalić, mi się wydaje. Ale to w następnej turze. Okej, okay, to jest spoko. Dobra. Zostawmy go. Zróbmy Hero Power. Zjemy sobie tego chłopa. Dajmy buffa na... No w sumie ten demon z nami będzie dalej. Dajmy tutaj buffa. No i co? No i lecisz. Ej, ale co ty piszesz, Pisklok? Czemu wy się wyzywacie? Co ty... Weźcie... Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Timeoutujcie tam ich. Nie, że banujecie, tylko timeoutujcie, bo to brzydko piszą jakieś...
wyzywają się od jakichś deptaków. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Młodzież tak się porozumiewa teraz. Ja myślałem, że tam jakieś śpiulkoloty. To ja myślałem, że ja nie wiem, co to jest śpiulkolot, ale to już w ogóle się pogubiłem. Do mnie było? A, no to do mnie było. No to tym bardziej fajnie. Fajnie się odzywasz, gościu. Huncfoty i hultaje. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Kurde, i my znowu z tym walczymy. Dobra. To nie mogę tego zrobić. To muszę zbufować. Dobra, to już trzeba wywalić tego wariata. Tego nie, bo to jest za małe. On jakby... A, zresztą ja nie wiem. Może już powinienem... Ciężka sprawa. Za długo trzymasz tego, co produkuje demony. No, za długo go trzymałem. Ten z tymi boskimi tarczami będzie teraz jakieś jaja wyrabiał. O Jezu, ten z boskimi. No i w dupę dostaniemy. Kurde, co za gówniak. Jakby szczęśliwie się to ułożyło, to jesteśmy w stanie to wygrać. No ale niestety, gówno nieszczęśliwie. Mechy, makrele, srele, morele. Które miejsce? Egzekwo trzecie. No ale musimy być na plus. Dobra. Aromaterapia, tak się nazywa, słuchajcie, osiągnięcie, które dostaliśmy. No i co? I graliśmy pierwszy raz tym bohaterem. I co mogę powiedzieć o nim? No takie... To... Ze smokami, no na pewno ze smokami trzeba niego grać, bo to co tutaj grałem z demonami to słabo. Smok? Oj, smok to na pewno by dobrze tutaj działał. Zapamiętałby HP. Zapamiętałby HP. To na pewno. No.